Nie sposób cię o to nie zapytać, bo jednak zagrałeś w Polityce Patryka Wegi, a Patryk Wega w ostatnim czasie postanowił przeprosić za ten film, że nie powinien go robić, że nie zna się na polityce. Mógłbyś się jakoś odnieść do tych słów? Bo teraz ogłosił, że z kolei robi film o aferze podkarpackiej, gdzie również będzie polityka na głównym planie. Nie wiem, no ja dziękuję Patrykowi Wedze jakby za to, że dzięki niemu zaistniałem i to zrobiłem z nim film Pitbull, Niebezpieczne kobiety i dzięki temu filmowi jakby wypłynąłem, to za to jestem mu wdzięczny. Zagrałem też Politykę w Kobietach Mafii i myślę, że tutaj nasza przygoda już się skończyła. Nasza przygoda się skończyła. Ja bym chciał się rozwijać, dlatego też grałem za granicą u innych. Miałem kontakt z innymi reżyserami. I nie wiem, być może kiedyś uda mi się zagrać pana Smarzowskiego czy pana Pasikowskiego, może pani Agnieszki Holland. To są takie moje marzenia, które może kiedyś się spełnią, a na razie mam taką łatkę, że jest to aktor Patryka Wegi i na razie od tej łatki chciałbym się odciąć. Chociaż nie mam nic złego, no ale chciałbym się rozwijać.